Siemanko, zabiorę was dzisiaj do takiego opuszczonego domu. Będę musiał jakoś się przedostać, chyba tutaj przez to okno. Zdjęcie jest, nie chcę, żeby było widoczne. No i oglądamy, co tutaj jest, a czego tu nie ma. Latarkę może wyjmę, chociaż jest jasno. O, cyfra plus, obrazki święte. No jakieś tam dokumenty, nic zbyt ciekawego. Latarka Philipsa, kasety wideo i na szklanki te uchwyty. Ciekawe. Tutaj stary głośnik. Wygląda na to, że tu ktoś mógł koczować, chociaż chyba dawno. Jeden grosz na szczęście. Wszystko przegrzebane, jak to w polskich opuszczonych domach. O, jaki fajny kufel. Ach. Wiosenne dni sportu i rekreacji, Sandomierz, 87 rok. Mega. Mega kufelek. Tutaj też jakiś jeszcze fajny dzbanek i inne artefakty. O, spójrzcie tutaj. Jakiś, chyba to jest na ocet, buteleczka. Dzbaneczek taki. O, kropidło nawet jest. Na księdza przygotowanie. Musi być. Książki. Działka moje hobby na pierwszym planie. No i jakieś inne książki. Robin Hood. Widzę też. Wiecie dlaczego Robin Hood? Bo nie jadł. Ale suchar. Sztućce. Widać, że tutaj ktoś koczował. Jakieś piwka są. I nie tylko. Ciekawe, czy uda się nam przejść do następnych pomieszczeń. Tutaj co to jest? Jakiś piec. Taki kaloryfer jakby. Dobra, sprawdźmy. Halo? Chyba nikogo nie ma. Ło. Dość creepy tu jest, ciemno. Widzicie? Dużo pomieszczeń tutaj jest. O matko. Tutaj to dopiero przegrzebane wszystko jest. Nieźle. Ła! Spójrzcie na tą tapetę. Fototapeta można powiedzieć. Ale taka foto, prawdziwe foto. Ktoś nakleił. Gdzieś już kiedyś widziałem podobne. Mnóstwo ubrań porozwalanych na podłodze, to standard. Ale mamy tutaj też jeszcze jakieś artefakty typu taki kubek z łyżką. Kubek z łyżką, fajna rzecz. Kolejne kryształy. Aż dziwne, że to tu jeszcze jest. Czuć sikami.
i grzybem. O, tutaj jakiś fajny taki do picia miodu, dzbaneczek, ale ukruszony. No i ciekawa rzecz tutaj na górze będzie. O, proszę bardzo, może ja ją zdejmę i pokażę. Ryba perelowska. Jest. Może tak będzie lepiej ją widać. O. Ale ma ukruszony ogon. O, czekajcie. O, ukruszony ogon. Rybka fajna. A tutaj do maszyny do szycia. Nie ma maszyny samej w sobie, ale pewnie na złomie wylądowała. Ale jest tutaj łucznik, to jest, proszę Państwa. Jest cały stolik tutaj. I tutaj te piękne, ja lubię te szufladki takie tu, przyborniki. O, nawet jest całe wyposażenie. Szpulki, nitki. Ein alter Name für gute Nadeln. A, igły. Igiełki. No, barek. O, jakiś dzbanuszek tutaj. Elegancki. Idziemy chyba do następnego pomieszczenia. Tutaj jest chyba. Tak, tutaj będzie wejście do piwnicy i na strych schodki są. O matko, jaki kibel. O, tutaj bytowali nasi. Znaczy, jacy nasi, no. Na pewno nie moi. Dobra, nie będę. O, kurde, idziemy stąd. Idziemy stąd. Żeby mi tego YouTube nie zbanował. O, jaka fajna patelnia. Znaczy taki patelniogarnuszek, rondelek. Stary klucz od szafy. No i zimno tutaj. Wejście na strych. Pójdziemy później. A to co? O, myślałem, że nasadkowy klucz. Zaraz tu wejdziemy na strych, ale najpierw. Zawalone, zastawione drzwi lodówką. Ciekawe dlaczego. Spróbuję tutaj przepchnąć to. Ok, udało mi się przepchnąć lodówkę. To jest kuchnia. Dobra, wchodzimy. O, jest wąsko tutaj. Jakoś się muszę przycisnąć. O, czuć taką przestrzeń tutaj w tej kuchni. Ło matko, tu jest jakaś zupa jeszcze. Nie, to zamykam to, bo jeszcze wyleci na mnie jakiś opar. Skazi mnie. Chlebak. Ogólnie fajnie tu było za czasów świetności. No ale niestety. Wszystko zniszczone, rozwalone. Radyjko fajne. Wszystko zdewastowane. Och, tutaj niezła impreza musiała być, bo aż stół poszedł. A jak stół poszedł, to musiało być grubo. O, czekajcie, coś tutaj widzę. Tej szafce. Mam takie nożyce krawieckie. Piękne są. No teraz nie wiem, gdzie mam iść już. Czy tu jest wejście według mnie do tej łazienki? Aha, do łazienki, tak.
Nie do kiblelka, tylko do łazienki. Oddzielnie było. Dobra, tu jest masakra. Że te rury nie walnęły jeszcze od mrozu. Dobra. Jeszcze tutaj jest jakiś oczywiście piec. Kuchnia, kuchnia, proszę Państwa. Jakieś tutaj wzmacniacze, DVD. Nie DVD, tylko na CD. Dobra, następny pokój. Niby otwarte, ale też czymś zabite. Nie będę rozwalał drzwi. Jeszcze tak. Nie, no nie da się. Nie da się. Dobra, to nie będę na siłę pchał. Widać, że tutaj ktoś urzędował, ale też to jakiś czas temu. Nie, że teraz ktoś mieszka i sobie tu stąd poszedł. Dobra, to tu już byliśmy. To jest główny pokój. Tutaj patrzcie, jakie fajne, fajne drzwi. Elegancko, dobra. Chodzimy tu. Dziwnie trochę jest. Jak w jakimś barze. Dobra, to już wszystko, wszystkie pomieszczenia. Idziemy na strych. Jednak ktoś tu mieszka. Sorry, kotku, że cię przestraszyłem. Wybacz. Wow, ale. Ale tutaj jest dużo rzeczy. Syfon. Stary telewizor, podejdźmy do niego. Fajna stylowa szafka. Lubię takie szafeczki. Neptun, proszę Państwa. Ła! Duży strych. Narty nawet są. Podejdźmy do Neptuna. Piękny. Tutaj drugi telewizor. O, QX. Witaj, QX-u. Tutaj drugi telewizor. Oj, troszeczkę rozwalony. Nie wiem, co to za telewizor jest. Chyba tutaj ma obudowę, to się dowiemy. O, narty. Sudety się nazywają. Mła. Właściwie jedna narta. Beczka tutaj. A druga narta leży. Dobra. Mamy dwie narty. Dowiemy się, co to był za telewizor. Chyba się jednak nie dowiemy. Nieważne. Na pewno ktoś rozpozna na filmie. Dobra, nie będę tam dalej szedł. Chociaż kusi mnie ten płaszcz wiszący. O, jakaś kupa taka, nie kocia, ale nie ludzka też. Płaszcz, odzieżowa spółdzielnia pracy, nowy targ. Oj, żeby tu datę było widać jeszcze. Niestety, ale nie widzę daty. No nieważne, stara. Stary płaszczyk.
A co to, sztanga? Patrzcie, kamienna sztanga. Monitor jakiś stopiony, znaczy nie stopiony, rozwalony po prostu. Telewizorki, chyba to jest na znoszone, te rzeczy są skądś. Lampa, ładna. A tu co? A, dzwoneczek. Tutaj gdzieś ten kot wszedł pod te deski. Nie chcę go straszyć. O! Drugi kot. Dobra, tutaj nic nie ma, nie będę tam chodził. Fajny baniaczek tutaj jest. Fajny kamieniaczek. No i tutaj jeszcze. Pomieszczenie jakieś jest. O, też rozpierdziel. O, ale wejdziemy, bo coś tutaj fajnego jest na łóżku. Taka formuła. Kierownica. Chyba tu ktoś też znosił rzeczy do rozbiórki. Fajny stolik. Zrobiony z prętów. Ok. Schodzimy na dół. Wow. Piwnica. Ale nie będę do niej schodził. Nie chcę, żeby mi to na łeb spadło. Nie trzyma się to na zawiasach. To ja spadam. Mam nadzieję, że urwek wam się podobał. Pozdrawiam serdecznie.